Kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie. Dziękuję. Spotkanie Komisji Sportu i Rekreacji odbyło się dnia 11 września o godzinie 17:00. Otwarcie posiedzenia komisja zapoznała się z korespondencją. Było jedno pismo dotyczyło zabezpieczenia środków na realizację zadania powierzonego w 2013 roku. Chodziło o wymianę nawierzchni boiska w szkole ze służby względnej rodziny ulica Czarnogórska. Pismo to zostało tutaj do pani inspektor, żeby zostało dostane do szkoły. Gdyż tam było napisane przez dyrektora szkoły, że środki są niewystarczające, więc zwrócimy się do pana dyrektora, zgodnie z zastępcą pana dyrektora, telefonicznie, żeby też zainterweniował się, że te środki resztę ma dołożyć szkoła. To było dofinansowanie za 6 milionów tysięcy. Pan dyrektor Kowal napisał, że te środki są niewystarczające i prosił o zabezpieczenie tych środków na realizację tam dla wojska najmniejszego, więc wykonałem telefon do pana dyrektora, żeby on tam zainterweniował w ZIS-ie, bo tu byśmy rozmawiali z panem Leszkiem, wtedy pan Podkłaski, który zajmuje się sprawą wojsk w dzielnicy i szkoły, więc no, myślę, że sprawa się załatwiona. Następnie przyszły jeszcze dwa pisma dotyczące turniejów piłkarskich, ale to wszystkie były już terminy. Wszystkie te turnieje odbyły się dwa dni temu. Tak, dwa dni temu. Myślę, że to nawet nie było czasu, żeby zorganizować cokolwiek. Komisja zakończyła spotkanie o godzinie 17:30. Czy państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Rozumiem, że nie.